NONI! Konie na wiele z pastwiska. Jak dinozaury powinny wyginąć. Do obcych koni, nie podchodzimy, obcych koni, nie karmimy. Dzisiaj, moi drodzy, kolejna próba testu. Zobaczymy, czy popręg będzie pasował. Gdyby ktoś pytał, tak, nigdy koń nie miał na sobie siodła, ale myślę, że on jest na tyle spokojna, że on to w ogóle nie wzruszy. A nie będę tego dopinać, tylko wiecie, chcę tak założyć i poglądowo zobaczyć, czy popręg będzie dobry, bo jak nie będzie dobry, no to będzie kolejna rzecz na sprzedaż. A chciałabym, żeby jednak nie było na sprzedaż, bo jest naprawdę bardzo fajny ten popręgos. Jebuj się. Zobaczymy poglądowo, czy będzie git. Idziemy testować popręg. Jebuj się. Patrz. Nie, ona się nawet nie zainteresowała tym. No sobie popatrzę, sobie zgryzie, zaraz to rzuci, nie rób tak. Tutaj trzeba zobaczyć, czy będzie dobre. Co? No futerko. Nie, a tu nie czuć konia innego? Ona tak kurcha, jak wiesz. Wyprowadzimy ją na zewnątrz, bo to mnie podepcha po prostu. Nie tyle, że ona się bała, tylko poczuła zapach i zaczęła furczeć i się podniecać tym. Nie? To co miałaś? Nie, ona tego futerka, bo siodło ją w ogóle nie rusza, ale futerko ma się... Nafurkałaś na to futerko? Jest futerko wytrane. A dawaj, nie wąchaj, nie wąchaj, nie pokazuj tego i szybka akcja. No, jak to spadnie, się nic nie stanie. A wiesz. Uhu. Dobre będzie. Dobre? Na pewno? Tak, no chodź zobaczyć. No to dobra, to odpinam. No. No na pierwszy nie. Nie, bo to się naciąga, to są gumy z dwóch stron osiodłane. Pierwszy raz. Siadamy na konia? No, skakuj. Jaki konik ma ładne ochraniaczki. Dzisiaj mam niesamowite osiągnięcie. Wyszliśmy dosyć daleko, zostajnie. Ja wezmę zdepto. Dzisiaj w końcu mamy lepszą pogodę. Ale słuchajcie, moje chęci do życia nie istnieją. Opuściły w ogóle zgrupowanie, naprawdę tak mi się nie chce. Także słuchajcie, dzisiaj mam dzień drugi. Dzisiaj było trochę gorzej. Wszyscy są żywi. Na razie nie ma ofiar. Młoda włącza tryb awaryjny ucieczki, ale go jeszcze nie aktywowała tak jakoś brutalnie, także jest to git. Ogólnie słuchajcie, bo ja tak trochę o tej operacji mówiłam, trochę nie. Trochę was tam też przybyło znowu nowych osób, także jeżeli jesteście chętni, to można zrobić sobie Q&A. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam was pod tym filmikiem. Albo na Instagramu, bo tam też dam ankietę na pytania, także zapraszam was, pytajcie o mnie, o Arizonę, co wam tam wpadnie, to możecie pytać, jeżeli będą jakieś fajne pytania, to poodpowiadamy sobie razem. No, kurde, jest nieźle, w sensie, wiecie, jakby ja sobie tak idę luźno, trzymam tylko końcówkę i ona tak nawet grzecznie idzie. No jak wyszłyśmy do stajni, to było trochę gorzej, bo były momenty, gdzie tuptała w miejscu. Jak wiecie, próbując uciekać, ale nie no, git jest, fajnie. Wiecie, ja się cieszę, w końcu mogę, możemy gdzieś dalej pójść, bo tak łazić w kółko, a po 6 tygodniach będzie mogła dopiero zaczynać legalnie kusować, nie? Jakby wiemy, co ona robiła wcześniej, ale legalnie, nie? Podkreślałem legalnie. Więc na jeszcze trochę czasu, a wiecie, to jest trochę lepsze nawet dla mnie, bo wiecie, łazić cały czas w kółko, czy ją brać na ląże, to mi się nie chce, naprawdę mi się już nie chce. A tak to przynajmniej ja mam urozmaicenie, bo idę sobie, zwiedzam, co tu jest ciekawego. Są ponoć dużo jest szlaków konnych i wszystkiego, więc gdzieś tam powoli możemy sobie tuptać. Powoli coraz dalej, żeby no, młoda też nie dostała zawału. Albo ja, jak będzie próbować uciekać. Więc na razie, tak wiecie, powoli sobie wydłużamy do miejsc, które widziała, potem do miejsc, które nie widziała i tak powoli, powoli sobie idziemy, w sumie powoli. Dzisiaj drugi dzień dopiero, tak żeby szało, ale powoli próbujemy. O, ja wam pokażę coś. To jest najbardziej stresujący punkt naszej wyprawy, bo zawsze musimy przejść przez takie coś. I ona z tej strony może nie, ale jak idziemy w drugą na spacer, bo tu tak nie bardzo na to patrzy, ale jak idziemy w drugą stronę, zawsze tam patrzy i przychodzi na takiego przestraszonego pojunka. I psy zawsze z nami chodzą, zawsze z nami idą na wędrówkę, tam biegają po tym wale. No to nie, ostatnio w ogóle przeżarła wędzidło, bo pozwoliła mi jeść trawkę, bo taka dobroduszna i chyba przeżarła.
Także ogólnie to jest jeszcze taki lekki plac budowy, ale to nam nie przeszkadza w sumie. No, gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie stoimy. No właśnie tu. Patrz na te ochraniaczki. Teraz czekam jeszcze, żeby przyszły tyły. Bo zamówiłam je tak, bo nie wiedziałam, czy będą dobre. Bo ona ma tak wielką szwaję i łeb, że nigdy nie wiadomo. Moje M-ki i L-ki nie były dobre na nią. Ale to są rzepy i też ma L-ki. I rzepy już działają. Nie? I najbardziej stresująca część też naszych wypraw. Rowerzyści. A jeszcze jest ciężki temat. Ona tak to znosi, ale jak idziemy, to też stepuje w miejscu. A wiecie, patrzę się za nim. Nie wiem, co tu się stało, ale koniec poza pastwiskiem. Zaraz wrócimy z większymi informacjami, bo idę go złapać. Taki przyjaciel piesek. Tak. Konie nawiały z pastwiska. Czekam na informacje i będziemy chyba łapać się konie. 34 dzień spacerów. Jest całkiem stabilnie. Woda sprawdza daje dobrego tempa, że jestem zadyszana. Jeszcze słuchajcie, konie dzisiaj uciekły, nie? Jakby, nie wiem, tak jak na złość. Dosłownie przyjechałyśmy, jeden koń wyskoczył, rozerwał całego pastucha. No i wiecie co, zanim ja z nią wyszłam, to trochę potrwało. Potem jeszcze pomagałam złapać te konie, jakby wiecie, te konie w emocjach, to ciężko było to ogarnąć. Strasznie, bo już tyle nachodziłam. Stwierdziłam, że mi się nie chce iść w ogóle z nią na spacer, tylko wezmę ją na loże. Ale ona nie chciała chodzić, po prostu no nie chciała leść. Poszłyśmy znowu na spacer, chyba jej się spodobało. Jest całkiem git, jest taka, widzicie, zemocjonowana, trochę wystraszona, ale idzie, fajnie jest. Na razie mi się bardzo fajnie z nią chodzi. Uhu, po ptaszki. To są nasi towarzysze. Za każdym razem z nami idą na wędrówkę spacerową. Oho, i rowerzyści tam jadą, nie wiem, co będzie widać. Jezus Maria, po stopach mi prawie podeptały, chciałeś w kałuże. Trzeba cię odczuć na kałuży kiedyś, stój. Widać, nie wiem. Widać, no jadą rowerzyści. Zdanie jeszcze, że jest ciężki temat, też się ich troszkę boi. Chociaż już powoli lepiej. Kompozę, że trzymam ląże, telefon i wszystko. Jak ona się płoszy, to nie mam telefonu. No. No, mam nadzieję, że nie, bo na razie idzie git. Stwierdziłam, że wyciągnę, pogadam trochę do was. No, także dzisiaj z przygodami trochę. Ja już mam dość chodzenia na dzisiaj, naprawdę. Miałam wziąć GoPro, słuchajcie, ale przez to, że te konie znowu uciekły, to zapomniałam go zabrać, bo ostatnio to zmieniałam ustawienia, żeby te filmiki wyglądały jak najlepiej. Chciałam je przetestować, ale znowu je przetestuję. Idę jak debil z telefonem. Już doszłyśmy w ogóle do lasu. Jeszcze dzisiaj nie wchodziłyśmy do lasu, ale już wiem, gdzie wejść do lasu w końcu. Tak to krążyłyśmy, gdzie co jak. Także fajnie. I wy wierzycie, że ten konik ma 3 lata i w życiu w sumie prawie nic nie robił. Jedynie co zdążyłam przed kliniką nauczyć ją chodzić na ląży. O, przepraszam. I w ręku. No i w sumie to tyle. I ciśnie na spacery. O, no pieseczki tylko. I peszki. Przyzwyczaję się, bo ja kiedyś też będę miała pieseczka. Słuchajcie, wam ostatnio pokazywałam, gdzie stoimy. Wybaczcie moją zadyszkę, musimy to przeżyć razem. My nie jesteśmy na tyle popularne, że myślę, że jakby niekoniecznie ktoś będzie chciał w ogóle tu przyjechać, wiecie, oglądać Arizonę. Ale po pierwsze wam powiem tak, do obcych koni nie podchodzimy, obcych koni nie karmimy, ponieważ mogą mieć alergię, mogą nie móc tego jeść. Broń was, Boże, nie robimy takich rzeczy, nigdy nie głaskamy, bo nigdy nie wiecie, jak ten koń się zachowa. To, że wiecie, ja pokazuję tutaj dobre urywki, że jest fajnie, miło i przyjemnie, to wy tego konia nie znacie. Także bez właściciela. Broń was Boże, żeby dotykać tego konia, żeby karmić tego konia. Nigdy tego nie robimy, bo możecie zrobić więcej szkód niż pożytków. Także taka szybka upominajka. Nigdy nie dotykamy nie własnych koń. Tym bardziej nie karmimy, bo to może się skończyć bardzo źle dla was. O, rowerzysta jedzie. Bardzo źle dla was albo dla konia, bo może mieć na coś uczulenie. Weźcie mam zadyszkę, naprawdę już nie mogę. I ona takie tempo dobiera na te spacery, że masakra. A ja się cieszę, że idzie chętnie do przodu, więc jakby nie przeszkadza mi tam za bardzo. Wiem, że ja się na przykład zastanawiam, że te zwierzęta jeszcze nie wyginęły. Naprawdę, jakby, nie wiem, te zwierzęta mają tak durne pomysły, że ja jestem w szoku, że te zwierzęta dalej istnieją i one nie umarły. Naprawdę, że nie wyginęły, nie? Bo one są na pograniczu, nie wiem, jak dinozaury powinny wyginąć. Jak one czasami coś wymyślą, to ja nie wiem,